Obiecywali bezpieczną Polskę, no i wyszło jak zwykle. Pociągi zatrzymywały się w środku pola, a w głośnikach słychać było rosyjski hymn. Chwilę grozy przeżyli też uczestnicy pikniku wojskowego. Obok nich spadła linia energetyczna, musieli szybko uciekać. Którą zerwał policyjny śmigłowiec Black Hawk. A o tym, że w Polsce spadały rosyjskie rakiety, to już chyba nikomu nie musimy przypominać. Powiadają, jacy jesteśmy bezpieczni. Tak wyglądają oszustwa PiS.